Cześć, z tej strony Sargon i witam was w kolejnym odcinku z Kariery Walsall. No i jak zwykle to bywa na początku naszych odcinków, możecie zobaczyć, jak tutaj szykuje swój skład na najbliższy mecz. Zobaczymy, jak nam pójdzie podczas dzisiejszego odcinka ogólnie z tymi meczami, bo ostatnio nie było źle, trzeba powiedzieć, że było naprawdę solidnie. Zobaczymy, jak będzie w tym momencie. Naszym pierwszym rywalem jest Wimbledon, no i zobaczymy, może to być na pewno ciekawe spotkanie. AFC Wimbledon kontra Walsall, gramy u siebie, więc tutaj na pewno będziemy chcieli osiągnąć jak najlepszy wynik, żeby też ucieszyć dodatkowo naszych kibiców, którzy oczywiście licznie przybyli na stadion. No, drużyna osiąga sukcesy, więc się nie ma co dziwić. Tak wygląda nasz skład na to spotkanie. Nie ma tutaj raczej zaskoczeń. No i tak jak zwykle w sumie. No, czasami rotuję na niektórych pozycjach tym składem, ale mimo wszystko jakichś wielkich zaskoczeń nie ma, jeśli chodzi o kadrę. Tak wygląda skład Wimbledon. Tak się on prezentuje. Formacja 4, nie wiem, 4-5-1, coś takiego. Ciężko to nazwać, ale w każdym razie mamy bramkę, mamy już pierwszą bramkę strzeloną przez naszą ekipę i jest to początek, sam początek meczu w sumie. Bo trzecia minuta, druga minuta, nie wiem, jak zwał, tak zwał. W każdym razie mamy pierwszego gola dla Walsall, strzela go Dobson. Zobaczmy jeszcze powtórkę tej akcji. No, jak widać, tutaj strzał z przedpola karnego i tu chyba jeszcze między nogami obrońcy przeleciało, jeśli się tutaj nie mylę naprawdę. Ale brawo, brawo dla Dobsona, ładny strzał. Kolejna nasza akcja i Ismail tutaj świetnym wolejem podwyższa nasze prowadzenie. 8,5 minuty i już wygrywamy dwoma bramkami. Naprawdę mecz jak na razie całkowicie pod nasze dyktando. Genialny początek, ale jak widać Wimbledon coś tam jednak próbuje zaatakować. No i tutaj będziemy mieli 11. Niestety mamy tutaj rzut karny. Faulował Robert. Zobaczmy sobie powtórkę tej sytuacji. Tutaj biegnie Roberts, no i tak zasłoni nasz piłkarz, ale nie wiem, co on tam ręką odepnął napastnika Wimbledon, bez sensu całkowicie. Głupie zachowanie naszego obrońcy, no i mamy okazję na bramkę kontaktową dla Wimbledon. Zobaczymy, czy strzeli ją zawodnik gości. Uderzenie mamy, no i jest bramka, jest gol. 2-1. Mamy tą bramkę kontaktową. Tylko czy to coś zmieni? No przekonamy się. Mimo że szło nam dobrze, no to straciliśmy bramkę, no i ten mecz może potoczyć się różnie. Jak widać, atakuje Wimbledon. Przepuszczenie, ładne przepuszczenie piłki, no i strzał, ale dobrze interweniuje nasz goalkeeper. Kolejny atak naszych rywali, no i tutaj też było blisko, ale jednak bez gola. Edwards. Przed pole karne do Dobsona, przyjmuje piłkę, Lichy. Edwards strzela w sumie z miejsca, no ale nie ma bramki. No i mamy już drugą połowę, Ferrier przy piłce, cały czas nasz napastnik, podaje do Dobsona, Dobson z przedpola karnego, w sumie kolejny gol tego zawodnika, 3-1, naprawdę bardzo ładnie Dobson, należy pochwalić za aktywną grę, za bramki, bo jednak ci nasi środkowi pomocnicy to te bramki umieją strzelać, na pewno jest to dosyć ważna sprawa dla nas. No i nasza kolejna akcja, Edwards. I Kuchiar, no co za gol! Genialnie nasz skrzydłowy się tutaj zachował, 4-1. Cóż za bramka, naprawdę. Zaimponował ten strzał. Chyba najlepszy, jak na razie najlepsza bramka w tej serii. Zobaczmy jeszcze raz. Tutaj mamy dośrodkowanie, no i uderzenie z przewrotki Kuchiar. No naprawdę, jak widać, nawet w takim zespole czasem uda się zdobyć imponującą bramkę. Brawa. Co prawda piłka odbija się trochę od bramkarza, ale mimo wszystko nie umniejszy to naprawdę widowiskowości tego gola. Mamy okazję jeszcze dla Wimbledon pod koniec meczu, no ale nie zmieniło to wiele. Mamy pewne zwycięstwo i niesamowitego gola. No to tak naprawdę wszystko, czego byśmy chcieli. No może zabrakło trochę czystego kąta, ale Kuchiar naprawdę zasługuje na gratulacje po tym spotkaniu. Za tą bramkę, no to na pewno należy go pochwalić. No bo takie coś nie zdarza się
zbyt często. Poza tym Ismail dołożył bramkę, no i dwa gole Dobsona. Jednak jak widać, ocena meczowa 9,5 dla Kuchiara, bardzo wysoka. Wysoko został oceniony też przez samą grę, jak widać. Zdobył jedną bramkę, co prawda, ale także dołożył do tego asystę, więc ze względu na urodę tego gola postanowiłem po prostu dać temu zawodnikowi informa, którego zaraz będziecie mogli zobaczyć, bo zdecydowanie moim zdaniem zasłużył na to. Tak właśnie się on prezentuje. Jeśli chodzi o statystyki, no to tak średnio w sumie wiem, jak je tutaj rozdysponować, no bo nie gram za wiele w Ultimate Team, w sumie w ogóle nie gram w Ultimate Team, no i ciężko mi to oceniać. Nie interesuję się też tymi kartami, no ale to jak widzicie, mamy jeszcze powtórkę tej niesamowitej przewrotki. No bo to jest taki gol, który trzeba po prostu pokazać drugi raz, żeby go podziwiać. No ale skończmy już słodzić, przejdźmy do kolejnego meczu, bo czeka nas jeszcze... czekają nas jeszcze wyzwania w tym odcinku, jak i przez ten sezon. Mimo że mamy przewagę przez tak naprawdę większość sezonu, no to nie możemy spoczywać na laurach. Musimy walczyć dalej, no i zdobyć te punkty, żeby bez problemu zająć to pierwsze miejsce. Naszym kolejnym rywalem jest Rochdale. Tutaj też gramy u siebie, więc po raz kolejny nasz cel jest taki sam, czyli zwycięstwo. Tak wygląda nasza jedenastka na to spotkanie. Czy ja to cokolwiek zmieniłem? Z tego co widzę, to chyba nawet żadnej zmiany nie dokonałem. Wszystko wygląda identycznie jak w poprzednim meczu, dokładnie tak jest. Tak więc przejdźmy już może do jeszcze składów naszych rywali najpierw. Tak wygląda ich jedenastka, nazwiska raczej nie jakoś specjalnie znane, tak jak większość tych zawodników z tej ligi. Oczywiście może nazwiska niektóre są znane, ale wiadomo, że nie są to znani zawodnicy tutaj. W każdym razie mamy pierwszą okazję dla naszych rywali. Naprawdę ładnie uciekli naszej obronie. Uderzenie, no i ratuje nas tutaj bramkarz. Tym razem okazja dla nas. Bardzo ładne podanie do Ferriera, który wykorzystuje swoją szybkość. Ferrier, no i mamy gola numer 1 dla Walsall w tym spotkaniu. Naprawdę należy tutaj Ferriera pochwalić za to. No ale też podanie było naprawdę świetne. No i to Kuchiar podawał, jeśli się tutaj nie mylę, czyli ten zdobywca tej świetnej przewrotki. Mamy okazję dla naszych rywali, dośrodkowanie, uderzenie głową, no ale bez bramki. Kolejna okazja, tym razem dla nas Kuchiar, uderzenie, no ale niestety niecelny strzał, nie ma bramki. Jest jeszcze Dobson, ten strzał nie był jednak zbyt groźny, no i po raz kolejny bez zmiany wyniku. Gordon, Josh Gordon, dośrodkowanie, Ferrier główką wykańczy tą sytuację, no i mamy 2-0. Świetne wykończenie głową wykonali Morgana Ferriera, no i dzięki temu mamy już tak naprawdę stabilne prowadzenie, które ciężko będzie Rochdale nam wyrwać. Jednak próbują, atakują, no ale jednak to uderzenie nie zmieniło wyniku. No i mamy już drugą połowę. Britain, Gordon, Edwards, no ale łapie to goalkeeper naszych rywali. Kuchian, dośrodkowanie, Morgan Ferrier, no ale tutaj jednak nie był to najlepszy strzał. Okazja dla naszych oponentów, złe wybicie naszej ekipy, podanie, strzał, dobitka i bramka kontaktowa dla Rochdale. Po raz kolejny w sumie po naszym błędzie tracimy głupio bramkę. Wystarczyło tą piłkę wybić, ale niestety popełniłem tutaj błąd, popełniliśmy tutaj błąd. Nie, jednak nie przeszkodziło nam to w zwycięstwie w tym spotkaniu, bo więcej się już tutaj w tym meczu nie działo, nie było za bardzo co pokazywać, tak więc myślę, że możemy być w miarę zadowoleni z tego meczu. Oczywiście nie możemy popełniać głupich błędów, bo kiedyś to może się na nas zemścić, chociażby jak będziemy grać w Championship czy w Premier League. Wtedy błędy mogą już nie być nam tak wybaczone. Jednak na razie się tym nie przejmujemy, bo już po raz kolejny szykujemy skład na następny mecz. Jak widać, tutaj raczej zbyt skory do zmian nie jestem. Bardziej te zmiany na ławce rezerwowych. Jednak tutaj także jakoś wiele się nie działo, a my już będziemy sobie przechodzić do meczu.
który rozegramy przeciwko Blackpool. Gramy na wyjeździe, więc tym razem to my jesteśmy tutaj gośćmi. Blackpool, tak wygląda ich skład. Zobaczmy, jaką stosują formację. 4-2-3-1, jak widać tutaj. No zobaczymy, czy im się to sprawdzi. Jeśli o nas chodzi, no to tutaj raczej wielkich zaskoczeń nie będzie. Skład po raz kolejny pozostaje bez zmian. Cały czas sama jedenastka, trzeci mecz z rzędu. No i za chwilę się przekonamy, czy będą dalej dawać radę, bo jak na razie wygląda to wszystko naprawdę przyzwoicie. Atakujemy. I Smile, no ale nic z tego. Mamy piłkę przy Fineju. Ten dośrodkowuje i Dodo tutaj strzela. I ta bramka daje prowadzenie Blackpool. Tak się dzieje. Dodo, nie wiem jak się powinno czytać to nazwisko. W każdym razie on strzela bramkę, która wyprowadza swoją ekipę na prowadzenie, a my musimy przez to po prostu gonić wynik. Ładne dośrodkowanie, no i tak to uderzenie głową chyba trochę zmieliło bramkarza, w każdym razie okazało się skuteczne. Jednak my atakujemy, tutaj był ciekawy strzał, ale nic z tego. No już mamy drugą połowę, okazja dla naszych rywali. Mamy dośrodkowanie, po raz kolejny Dodu, ale tutaj nic z tego już nie wyszło. Po raz kolejny jednak atakuje Blackpool, bardzo grają tutaj agresywnie. Cały czas atakują. No ale drugiej bramki jednak jeszcze nie strzeli. Mamy jednak jeszcze jedną okazję, no i mamy tą bramkę numer 2 dla naszych rywali. No i kończy się nasza seria zwycięstw. Prawdopodobnie, bo już bardzo niewiele zostało czasu, żeby zmienić ten wynik. No i tak się właśnie ten mecz kończy. Przegrywamy na wyjeździe z Blackpool. Nie zaprezentowaliśmy się tutaj dobrze. Zdecydowanie to nie był nasz mecz. No ale należy też naszych rywali pochwalić, bo jednak wygrali tutaj z liderem. Z liderem, który ma ogromną przewagę punktową. Nie wiem, na jakich pozycjach Blackpool się znajduje obecnie. No ale na pewno zagrali dobre spotkanie przeciwko naszej ekipie. No i zasłużyli po prostu na to zwycięstwo. Będziemy musieli wyciągnąć wnioski z tej porażki. Jeśli chodzi o skład, no to tutaj cały czas większość jest mimo wszystko w nie najgorszej formie. Nie ma tutaj za bardzo co tego kwestionować ani nic. Jednak oczywiście jakieś rotacje próbuję stosować. No i tym razem postanowiłem dokonać zmian na pozycji lewego obrońcy. Zobaczymy jak się to sprawdzi. Zagramy przeciwko Coventry City. Jest to ostatni mecz w tym odcinku. Gramy po raz kolejny na wyjeździe, więc po raz kolejny może być ciężko, no ale jak będzie w praktyce, to się dopiero przekonamy. Tak wygląda skład Coventry. Czy będzie on dla nas groźny, czy nie, to się przekonamy za chwilę. Są tam nazwiska, które kojarzę, ale nie wiem, czy to są akurat ci zawodnicy. W każdym razie stosują podobną formację do naszej. Tak wygląda nasza jedenastka właśnie na ten mecz. Tak się to prezentuje. I no i zmiana, jak mówiłem, na pozycji lewego obrońcy. W tym meczu na tej pozycji wystąpi Kinsella, czyli nominalnie środkowy pomocnik, ale jest to bardzo uniwersalny zawodnik, który może grać zarówno na lewej obronie, jak i na środku pomocy, a także nawet na lewej pomocy. Tak więc przechodzimy już do meczu. Akcja naszych rywali zakończyła się nieudanie. Mamy jednak swoją sytuację, której nie marnujemy już. No i mamy wyjście na prowadzenie jeszcze w pierwszym kwadransie, w 12 minucie. Bramkę strzela i Smile, jeśli się tutaj nie mylę. To właśnie chyba ten zawodnik zdobył tego gola. Dokładnie. I Smile z numerem 10. Tutaj próbuję uderzyć rzutu wolnego, jednak nic z tego nie wychodzi. No i tutaj jak widać popełniamy błąd w obronie. Bakayoko, ale na całe szczęście ratuje nas goalkeeper. Ferrier przy piłce cały czas, uderzenie. Nic z tego, jednak jest dobitka, niestety nie. I cały czas bez zmiany wyniku. Okazja dla naszych rywali, było tutaj bardzo blisko, ale słupek nas uratował. No i mamy już drugą połowę gory, nic z tego. No i próbujemy wybić piłkę, nic z tego, nie udało się. Nasi rywale przy piłce, uderzenie zakończone.
strzałem daleko ponad bramką. Tutaj za to my próbujemy uderzyć i to także nie zakończyło się skutecznie. No ale mimo wszystko akcje są groźne po obu stronach. Britain. Jeszcze Britain, genialne podanie do Ferriera, który spokojnie wykończył tą sytuację. 2-0 po raz kolejny. Nasz super snajper strzela bramkę. Brawa dla tego zawodnika. Jeszcze Ismail, tutaj uderzenie, nic z tego. No i wynik pozostaje 2-0. Jednak atakują nasi rywale. Genialnie ratuje nasz w tej sytuacji goalkeeper. No i kolejna nasza sytuacja. Uderzenie zakończone dobrą interwencją bramkarza. Tak się więc kończy to spotkanie. Kończy się ono naszym prowadzeniem. Tutaj udało się wygrać. No ale nie był to może jakiś imponujący mecz mimo wszystko. I widać już poprawę w stosunku do tego poprzedniego spotkania. Prawdopodobnie był to wypadek przy pracy, bo nie znosi na to na jakiś większy kryzys naszej ekipy. Bo gramy aktywnie, coś tam próbujemy działać. No ale różnie to też czasem bywa. Wiadomo, jest już późny etap sezonu, zawodnicy mogą być trochę zmęczeni. Tak wygląda tabela po tych 33 już kolejkach. Mamy 11 punktów przewagi nad drugim Doncaster. Dalej jest Oxford United, Sunderland, Charlton, no i Luton. Tak więc to by było na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Przepraszam, może się zaplątałem. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Zachęcam do jego oceny, do jego skomentowania, no i do czekania na kolejne filmy na tym kanale. Hej!